Blisko 50 hektarów nowych terenów inwestycyjnych czeka na przedsiębiorców w gminie Połaniec. W ich uroczystym otwarciu wzięli udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński oraz marszałek Adam Jarubas. Strefa inwestycyjna obejmie tereny położone w północno-wschodniej części gminy na terenie sołectwa Brzozowa przy drodze krajowej nr 79. Inwestycja przeznaczona jest pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Teren wyposażony jest w wodociągi, kanalizację, sieć energetyczną, oświetlenie, a także posiada drogi wewnętrzne i chodniki. Całkowita wartość tego projektu to ponad 21 milionów złotych, z czego 60% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych, ale dzisiaj w dobie czasu, kiedy zastanawiamy się, co robić, aby chronić miejsca pracy, tworzyć nowe, to jest najlepszy wydatek, jaki mogliśmy zrobić. Także sukces Połańca, ale myślę, że sukces województwa razem z realizowaną inwestycją mostu w Połańcu. Mam nadzieję, ten teren już niedługo zapełni się przedsiębiorcami i tutaj będą powstawać nowe miejsca pracy. Do inwestowania na nowych terenach zachęcał także podczas otwarcia wicepremier Janusz Piechociński. Podkreślił, że nowa strefa będzie doskonałym uzupełnieniem dla pobliskiej elektrowni oraz powstającego mostu, który połączy województwo świętokrzyskie z Podkarpaciem. Spodziewam się więc, że bardzo szybko te tereny znajdą zainteresowanie dobrych inwestorów. Z całą mocą zapraszam, apeluję do polskiego kapitału, aby z większą otwartością, z większą odwagą niż dotąd wykorzystał ten stabilny, racjonalny, sprawdzony mechanizm publicznego wsparcia. Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych było głównym, lecz nie jedynym punktem wizyty Janusza Piechocińskiego w regionie świętokrzyskim. Promocję strefy inwestycyjnej poprzedziło spotkanie z mieszkańcami i kupcami na nowoczesnym targowisku miejskim przy ulicy Krakowskiej w Połańcu. Jego modernizacja została sfinansowana z funduszy europejskich. Wyroby garniturowe. Skąd macie? Polskie wyroby tylko. I spod Kielc mamy z dwóch firm. Jeszcze polecam Nowy Sącz. Nie obyło się także bez drobnych zakupów. Dzień dobry, może pan podać malinowych? Ile? 2 kilo. Na swoje muszę jeszcze poczekać. A pani już ma z własnej produkcji pewnie. Następnie wicepremier udał się do Centrum Kultury i Sztuki, gdzie spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami Połańca. Tam uroczyście powitały go przedszkolaki i miejscowa młodzież, za co dziękował podczas swojego wystąpienia. Mówił w nim także o kryzysie gospodarczym i problemach lokalnych samorządów. Przecież tu też jest trudniej niż było to jeszcze 4 czy 5 lat temu, kiedy budżety na inwestycje były obfitsze. Tu też jest trudno każdego dnia znaleźć nowe miejsce pracy i chronić to miejsce, które jest. Ale są miejsca i przestrzeni, w którym nam się udaje, ale między innymi dlatego nam się udaje, że nie jesteśmy przeciwko sobie, tylko jesteśmy ze sobą, dla siebie i poprzez siebie tworzymy lepsze dziś i mamy nadzieję na lepsze jutro. Po wystąpieniu nadszedł czas na pytania od mieszkańców. Dotyczyły one przede wszystkim ustawy o zamówieniach publicznych, powstania lotniska w regionie oraz zielonych certyfikatów na biomasę. Za aktywność uczestników debaty dziękował marszałek Adam Jarubas. Docenił także aktywność władz lokalnych w promowaniu oferty gminy. Bardzo często, jak gdyby mówiąc o bezrobociu, o miejscach pracy, oczekujemy rozwiązań jedynie tylko gdzieś tam właśnie idących z Warszawy. Nie mamy świadomości, że sami też kreując te rozwiązania, wspierając szkolnictwo zawodowe, chociażby na poziomie tutaj powiatowym, też możemy w jakiś sposób przeciwdziałać temu bolesnemu zjawisku. I tutaj akurat w Połańcu jest taka świadomość. Przecież mieliście, macie wiele innych ważnych potrzeb, na które moglibyście zaangażować środki budżetu gminy, a zdecydowaliście się dać ten wkład własny, żeby połączyć środki unijne i stworzyć te miejsca pod inwestycje. Po spotkaniu z mieszkańcami wicepremier odwiedził elektrownię, gdzie oglądał otwarty miesiąc temu największy na świecie zielony blok energetyczny opalany wyłącznie biomasą. Wizytował także budowę mostu, który już w przyszłym roku połączy Świętokrzyskie z Podkarpaciem. Na zakończenie pobytu w regionie Janusz Piechociński spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami Staszowa. Tutaj dyskusja o strategii rozwoju w kontekście potrzeb Staszowa. Ważny, gospodarczy, taki bardzo charakter wizyty, dużo informacji z pierwszej ręki, generalnie o kondycji polskiej gospodarki, ale bardzo interesował również uczestników spotkań temat odnawialnych źródeł energii, systemu wsparcia państwowego, który się w tym momencie decyduje, także myślę, że korzystna też i ciekawa wizyta z punktu widzenia uczestników.
Była to pierwsza wizyta Janusza Piechocińskiego w powiecie staszowskim jako wicepremiera i ministra gospodarki.